Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was, czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Prawdziwy szturm przeżyli dzisiaj pracownicy ratusza i system obsługujący centralną ewidencję działalności gospodarczej. Jutro bowiem upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy o obowiązkowy numer PESEL. Jak nas zapewnili dzisiaj pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Suwalskiego Ratusza, nawet jeżeli nasz wpis nie zawiera PESEL-u, to nie oznacza, że nie możemy prowadzić działalności. System nie usuwa automatycznie żadnych wpisów. Treść danych we wpisie można sprawdzić drogą elektroniczną pod adresem prezentowanym na dole ekranu. Tam znajduje się bardzo szczegółowa i prosta instrukcja wyjaśniająca sprawę i ewentualny tok postępowania. Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 roku? Po tym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpocznie usuwanie wpisów, które nie posiadają numeru PESEL. Usuwanie rozpocznie się od wpisów posiadających szczątkowe dane, które uniemożliwiają identyfikację przedsiębiorcy. Przez kilka dni będzie zatem czas na upewnienie się, że wpis zawiera niezbędne dane. Jeżeli jednak zostaniesz wykreślony z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, będziesz mógł wystąpić do ministra przedsiębiorczości i technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zachęcamy do sprawdzenia danych drogą elektroniczną. Jeśli założyliśmy działalność po 2012 roku, nawet nie musimy danych sprawdzać. Problem zasadniczo dotyczy firm rejestrowanych w latach 90.